Najbardziej mnie ciekawi, jak wygląda rekrutacja, no bo co, dodajesz laskę, której nie znasz na Snapchacie, jej piszesz, siema, skąd jesteś, nie wiem, i pisze ci, kurwa, Warszawa, Wrocław, cokolwiek. I mówisz jej, dobra, słuchaj, chciałabyś ojebać gałę, masz z tego 100 zł. To ty, chłopie, piszesz w ogóle? Bobas, kurwa! Jeszcze mi napisał w donacie, że bierze dziewczyny powyżej 17 roku życia i chuj. Ja pierdolę, Bobas! Bobasku! Panie Bobasiku, kochany! Panie Bobasie, ale serio, panie Bobasie, oczywiście, że nie jesteś czysty, mimo że dziewczyny chcą to robić, wedle polskiego prawa nie masz prawa brać pieniędzy za to, że nagabujesz klientów prostytutkom. Bobasi, kurwa. Bobson. Ciekawe, ile lasek musiało cipą namachać, żebyś tyle donatów mi wysłał. Nawet nie wiedziałem, że w internecie można tak łatwo znaleźć młode dziewczyny, które chcą się kurwić na prowizji. Kurwa, mać. A te laski nie... Dobra, kurwa. Coraz bardziej mnie interesuje ten teatr, ale to jest kurwa, ale mnie nie interesuje na zasadzie kurwa, że nie wiem, że chcę w tym uczestniczyć. Tylko jak to działa? No tylko jak to działa, tylko kurwa mam jednak w sobie chyba jeszcze troszkę moralności kurwa, żeby się nie zastanawiać nad tym i nie dążyć. A to nie jest brak moralności, że się zastanawiasz jak to działa, bez przesady. Dziękuję panie Bobasie. No nie wiem, no ja mam dużego chuja. A odnośnie tematu to nie wiem co. Bobson najprawdopodobniej ma kurwa 18 lat i robi biznes życia w tym momencie. Coś. Siedzi. Siema, szlaufie. Ostatnio ktoś mi wysłał jakąś roksę taką i była kurwa turbo brzydka. No właśnie na tym. Z tego była beka. Dzięki, ale Nina. Zauważyłem. Ale była kurwa, no. Twarz nie była, bo tam chyba większość jest zablurowane, nie wiem, nie siedzę. No kurwa, no tak na oko miała 1,30 m, tak, że wzrostu i 1,30 m szerokości. Nie, naprawdę kurwa, typiara wyglądała jak radioaktywna beczka, nie? Brakowało jej tylko tej takiej złotej plakietki kurwa na środku, że to radioaktywne jest. I w opisie tam było, że jedyne, na co możesz się z nią umówić, to że przyjedziesz po nią samochodem, ona robi gałę w aucie i masz ją odwieźć do domu, nie? I to jest pomysł, kurwa, na biznes. Patrz, nie musisz mieć lokum, nie musisz mieć żadnego burdeli, tylko wiesz, tak zwany taki drive-thru, ale że lodzik, nie? No to jest klasyk, już takie rzeczy też raz widziałem. Ja nawet pomyślałem o tym, żeby nie zrobić, jak są takie budki na autostradach, na przykład z McDonalda, to żeby tam sobie po prostu kurwiszon siadał i coś a la Glory Hole, tylko że patrzysz jej jednak na buzię, że nie jest sama dziura, że po prostu wiesz, stajesz, idziesz się odlać, zapodajesz tam do mycia i wracasz autem. Znaczy wiesz co, ja też myślałem kiedyś o tym, żeby... Albo nie, nie pamiętam. Ja nawet na użytek własnych taki na Tinderze nie znajduję ostatnio. Nie rozumiem. Nie, akurat teraz jak jest pandemia, jest bardzo dużo chętnych na sobie, żeby dawać dziurki, serio. Naprawdę, jest bardzo dużo chętnych. Mimo, że ja jestem... Żeby dawać dziurki. No tak, naprawdę. Żeby mimo, dawać że ja dziurki. Jestem obrzydliwym, otyłym mężczyzną, to i tak tyle osób chce mi kurwa brzuch masować, naprawdę. No dobrze, Bobsonik, dobrze, masz 22 lata. Fajnie, że zostałeś młodym Alfonsem. A testujesz własny towar, czy nie? Nie. Dobra, zanim cię wypuszczę na szerokie wody, pokaż, co potrafisz. Chłop pisze, weź Bobasa na test, a niech wytłumaczy, co i jak. Następny widzę, że chcę w biznes wejść. No dobra, no weź go, kurwa, porozmawiajmy z nim. No ale stary, kurwa, chłop sobie problemów zaraz narobi. No nie, no kurwa, no. O ile prawdę mówi, bo też moim zdaniem to są żarciki, nie, ale... Nie chcę mi się wierzyć, że ktoś na Snapchacie się puszcza za pieniądze, chociaż chuj wie. Bobas na te... Najbardziej mnie ciekawi, jak wygląda rekrutacja, no bo co, dodajesz laskę, której nie znasz na Snapchacie, jej piszesz, siema, skąd jesteś, nie wiem, i pisze ci, kurwa, Warszawa, Wrocław, cokolwiek. I mówisz jej, dobra, słuchaj, chciałabyś ojebać gałę, masz z tego 100 zł. No kurwa, no... Ja po prostu nie wierzę w istnienie takich kurwa ludzi, co mówią, a ty, dobry pomysł, gdzie mamy polizać? Ja się bardziej zastanawiam, że na przykład mógłbym to na firmę wziąć na fakturę, taką usługę.
Na Snapie możesz nawet wykupić subskrypcję gwiazd porno. O kurwa, ten Snapchat widzę się zmienił od czasów, kiedy go używałem. Oj, wiele się puszcza na Snapie z 6 opcji czy coś takiego, ale jak niby? Nie wiem, nie rozumiem tego. Jest to dla mnie... 6 opcji to chyba, że tam losowy czat jest, ale no to co? No to na czacie ci powie, ach, ale mi dobrze, ale mi dobrze. Moim zdaniem właśnie. Tam wchodzą mężczyźni, którzy kurwa lubią mężczyzn i nie wiem, i udają kobiety, no. Na Snapie są jakieś specjalne konta, do których laski się zgłaszają same. Żeby co? Żeby być kurwą? No. Ale wiesz co, to teraz żarty żartami, ale ja zauważyłem już od pewnego czasu, że ale, naprawdę... Ale po co to robić na Snapie, jak są jakieś roksy, odloty, kurwa, czy ja nie wiem, czy jakieś szłapy? Ale... Najlepsze jest to... Ja nie wiem, ja tak boomersko się czuję, kurwa, w momencie, kiedy dzieją się rzeczy. Ja kiedyś bym wiedział, kurwa, nawet wiedziałbym jak. Nawet może bym brał w tym udział. A brałbyś w tym udział, to gratuluję. Kurwa, jak można tyle zarobić? Zupełnie, zupełnie szczerze mówiąc... Znaczy, ja bym się kurwił, żeby tu nie było, że... Dla mnie jest to przerażające, jak dużo młodych dziewczyn tak, dzisiaj jest w stanie sprzedać cipę. No, dla mnie też. Ja się tak zastanawiam, kurwa, dokąd zmierzamy. I nie wiem... I ogólnie moja rozkmina taka, kurwa, którą miałem wielokrotnie, jest czy na przykład, jak ja miałem 16 lat, to czy laski w moim wieku też to robiły, ja o tym nie wiedziałem? Robiły, ale na mniejszą skalę. Serio, teraz jest to tak powszechne. Mnie osobiście to obrzydza, nie? Nie wiem, nie znam takich kobiet. Też jest taka możliwość, że wiesz, kurwa, parę lasek na krzyż to robi, ale po prostu jest o temacie głośno. Nie, myślę, że z tego dużo. Siema, będziesz grać zważywszy na to, czy już nie współpracujecie? Jest tego będę sporo, grał, no. Będę, no przecież wrzuciłem. Bobas, jak ty możesz pisać, że masz jutro ciężki dzień? Bobas napisał, że z nudesów lasek wybiera te najlepsze po prostu i tyle. I że on sam jest tak szczerze prawiczkiem i jeszcze nikt go nie rozdziewiczył, sam z tych kurew nie korzysta. Niesamowity człowiek, kurwa. Niesamowity człowiek, no, ale wiesz, jutro no, ma dealer... ciężki dzień, musi najlepszego nudesa wybrać. Ja pierdolę. Dobra, kurwa, czas zadać to pytanie. Szukasz wspólników czy nie? Kurwa, po live mieliśmy pytać. A. Ja już włączyłem. A jak wyłączysz, nie mogę zapytać. A, no tak. Bobas, napisz na priv. Ja mam takie pytanie, bo ty, Rafał, masz... No, masz mniejszą liczbę odbiorców, kurwa, niż ja, ale takich, kurwa, ludzi biznesu. Wątpliwych, kurwa, moralnie, kurwa, to ty masz wszystkich. Czy na przykład do ciebie, kurwa, lgną jakieś, kurwa, jakieś Julie, kurwa, jakieś inne? Julie. Julia była tak szczerze wspólna. To kurwisko, kurwa, chodziło, gdzie popadnie. No nie, ale to, nie, no, ja nigdy nie miałem takich, kurwa, odbiorców, to od ciebie się oni, kurwa, wszyscy tu wzięli. Ty przyciągasz, kurwa, jakichś ludzi wątpliwie moralnych. Ty coś musisz mieć w sobie, kurwa. Wujka miałem. Nie wiem, czy to może być to. Jak myślisz? Myślę, że jesteś bezbekiem. Co to było turbo zabawne? No właśnie. Chodzi o seks. A, dobra, bo ja nie skumałem. No. O seks chodzi. To wszystko przez to Omegle, no nie no, ale też po co wyzywacie w sumie? Ale nie no, bo jeśli chodzi o Omegle, no kurwa, ja robiłem Omegle dużo kiedyś swojego czasu. Chociaż nie, ja właśnie chyba właśnie przez to, że ja tego właśnie dużo nie robiłem, to może dlatego ja jestem po prostu legendą. Bo ja tego nie robię dla zarobku, tylko ja to robię po prostu z pasji do ten, no Rafał na pewno się mną inspirował. Szczerze nie miałem pojęcia, że to Omegle kiedyś robiłeś. Omega, no wiesz, ja dowiedziałem od Rafoniksa, wiesz, tak szczerze? No wiesz, ja to zacząłem, a potem inni też to robili, nie? To tak z telefonami. Z telefonami mogę zgodzić, z Omegle nie wiem. Jeszcze ogólnie, bo teraz jest Ome, telefony... ale była taka strona Omegle, że ona się rzeczywiście Omegle nazywała, no nie wiem. Ome. A jeszcze przed tym było coś takiego jak Chat Roulette. Tylko, to o tym nie wiem. Tylko Chat Roulette był, no już taki outdate, jeśli chodzi o... A wiesz skąd o Omegle wiem? No. Bo kiedyś jak byłem w Danii, miałem 16 lat, to się nudziliśmy. Pytałem się tego Kondisana, z kim ty kurwa gadasz? On mówi, że no Omegle, bo po angielsku gadał, no Omegle, że siedzi, bo laptopie mieliśmy. I mówi, że sobie wszedł z jakimiś laskami gadał, jakoś kurwa murzynkę podrywałem. Byliśmy na to umówieni, bo ja wtedy byłem w Danii.
Nie, w Danii też była z Danii, bo szukało lasek z Danii chyba, nie wiem. I co, i pojechałbyś do nich? No nie, no jakby przecież przyszła obok, to coś, to ten... No, na pewno, akurat góra była pokój obok i chciała się... No nie, czemu już od razu o seksie mówisz? Nie mówiłem, żebym ją bała. Chciała się spotkać, ale kto mówi o seksie? Ty cały czas o seksie myślisz. A potem ty przyciągasz jakiś kurwa z wyroli, co dziewczynki kurwa. Ja nie myślę o seksie, tak szczerze. Ja nawet nie rozumiem tego, jak ktoś może mieć potrzebę codziennie uprawiać seks z kobietą, serio. Ja mógłbym raz na jakiś czas, ale codziennie mi się nie chciało, serio. Naprawdę mi się nie chciało. Ja wolę zwalić konia, bo jest mniejszy zachód. Ja jestem mega praktycznym człowiekiem. I możecie mówić, że jestem zjebany czy coś. Serio, wolę walić konia niż dziewczynę. Ty jesteś chory na głowę. Walić dziewczynę. Poza tym widzisz, masz takie bardzo... Masz takie bardzo podejście. Nie, stary, ja mówię ci serio, mówię ci to szczerze. Owszem, seks jest fajny, ale po prostu też nie w nadmiarze. Laski zawsze są pojebane, mają strasznie duże potrzeby. I laskę wyruchasz kurwa raz, drugi, trzeci, ona chce jeszcze dziesiąty i piętnasty. Ileż kurwa można, ja pierdolę. Ja z reguły mam tak, że jak ja już raz dojdę, to już mi się ruchać nie chce. Już wolę spać, czy coś. Przesyła 5 zł. Do zeszłego roku jeździłem na taksy. No generalnie kurwieją mnie laski, które jak już dojdziesz, chcą ponownie. Ale że co, że kurwa daje ci dupy kurwa za podwózkę do domu, czy co? A ja mam radochę, la 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 la. Nie wiem. Tego lepsiochę. O, pan Boba, czekaj. Bardzo... Pan Boba wyjaśnia. Kurwa, niesamowite to jest. Nie wiem, ja chyba dobrze, że żyję w jakiejś bańce i do mnie takie rzeczy nie dochodzą. Bo ja bym ludzi przestał szanować. Dobra, Boba strollował, bo teraz powiedział, że tak naprawdę to z polisy ma pieniądze, bo Udo złamał. Tak. No, Boba, kurwa, nakręciłeś mnie. Zniszczyłeś tego. Zniszczyłeś legendę. Zniszczyłeś legendę. Kurwa, już myślałem po streamie, żeby snapa zakładać. A ziołek tu pisze, że jeździł na taksi i że takich lasek jest w kurwę. Nie wiem, ale raczej o, chyba nie chciałbym ich znać. Znaczy, ale inaczej, dziękuję bardzo. Chciałbym wiedzieć, kto bardzo to sparłeś. Jest. Na przykład, wiesz, idzie laska i wiem, że to jest ten, kurwa, szmul barowy. Ale tak jakoś, kurwa, zadawać się czy coś, to 100% na nie. Ja wolę z porządnymi ludźmi się zadawać. Czy inaczej, kurwa, jeśli ktoś się kurwi, bo się kurwi, to w sumie to mi też nie przeszkadza. Mi też nie przeszkadza, natomiast chyba, uważam, że jakoś się bardzo degraduje. To jest osoba wątpliwa moralnie, na pewno nie jest to człowiek, któremu mógłbym kiedykolwiek zaufać. Jakoś miałbym niechęć takiej osoby. W sensie, jako koleżanka spoko. Jako osoba, z którą mogę, nie wiem, wejść w jakiś biznes, czy powiedzieć coś, czego nie każdy mógłby usłyszeć, nie ma opcji. Zawsze służeniem okałem patrzą takich ludzi. I to samo mam z laskami, które w klubach tańczą. Kurwa, Rafciu. Krzyczałeś przez parę miesięcy od... Jak ona się nazywała? Zamknij mordę. Lisie piekło? Nie, jak ona była. Lisie piekło, no. Nie rób jej reklamy. Jak się dowiedziałem, że dupą kręciła, to się nie lubię. Kurwa, wiedziałeś to od początku. Nie wiedziałem od początku. No dobra, wiedziałem od początku, a zapomniałem. Ale stary mi złamała serce, stary. Kurwa, leśnik. Ale pan Bobas mi dzisiaj content totalnie zrobił. Ja pierdolę. Pierwszy raz w życiu wbiłem cel donate'ów. Ile? 412 zł. Aha, czy dla ciebie robienie contentu to jest... żebranie od kogoś pieniędzy, tak? Nie jest to robienie contentu, ale przy okazji jest to potężny zysk. Stary, jakbyś się zachował, byś 400 zł dostał za darmo. Bardzo się cieszę po prostu. I tyle. Pieniądze dają trochę radości, nie oszukujmy się, nawet dużo. Zwłaszcza, że mieszkanie muszę kupić. A jeszcze na połowę nie mam. Kurwa. To czwartą jeszcze nie mam. No, możesz jeszcze chyba bardziej to ułamkować, kolego. Ile masz? Na 2% mieszkania? Powiedział, że serio to robi, ale grosze. No nie wiem już, dziękuję przyjacielu. Nie, na 2% nie, dzięki jeszcze raz przyjacielu i... Dobranoc. Mam... No gdzieś na 1/10 mam mieszkania.